Czołem, Witam. Mati, czołem widzowie. Witam was w kolejnym podcaście o Albatrosa. Dzisiaj gości z nami Mati. Oczywiście Matego chyba nie muszę przedstawiać, bo już był gościem w podcaście na temat kalisteniki. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie na temat depresji. Ja oczywiście tutaj się za bardzo nie wypowiem, więc głównie Mati będzie na mikrofonie nawijał. Bo Mati doświadczył depresji, więc coś na ten temat wie. Mam nadzieję, że jakąś wartość tutaj wam przekażemy i w czymś pomożemy. Także zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję, żeby była motywacja i żeby więcej było takich podcastów. No i co, Mati? Na początku fajnie by było, jakbyś opowiedział o swoim doświadczeniu z tą depresją, jak to się w ogóle zaczęło. Jak w ogóle sobie poradziłeś z tą depresją? No słuchajcie, moja historia jest dosyć ciekawa. Wszystko tak naprawdę zaczęło się ponad rok temu, w moje 30. urodziny. Nie było to zdiagnozowane, ale prawdopodobnie miałem COVID-a. I tutaj na tym właśnie sofie, która jest obok mnie, przeleżałem ponad miesiąc. Nie miałem żadnego utratu. Ja też na niej spałem. No właśnie, też był Albert. Wygodna. Wygodna, no ale jak dla osoby, która po prostu... Ja nie miałem siły, słuchajcie, w COVID-zie. Nie miałem większości innych jakichś objawów, ale brak siły był bardzo dotkliwy i to też był okres, w którym ja rozkręcałem swój własny biznes, właśnie trenera personalnego i to był duży stres dla mnie, ponieważ no, nie wiedziałem, co się dzieje. Dla mnie podróż do łazienki z powrotem to było jak wyjście, słuchajcie, na Mount Everest. Może przesadzam, ale byłem wykończony. Nie miałem siły na nic, ledwo jadłem, no naprawdę jakby to wyglądało nieciekawie. Trochę też zlekceważyłem sprawę, bo ani się nie zbadałem, ani nic, a jednak mieszkałem wtedy ze swoją ex i ona też szła do pracy, normalnie chodziła, więc tutaj trochę taki, no nie byliśmy odpowiedzialni w tej sytuacji. No ale tutaj jakby ja leżałem, po tym miesiącu zacząłem odzyskiwać siły, ale zaczęły się problemy ze snem. Ale to było tak samo, się coś tam zmieniało, czy coś próbowałeś walczyć z tym, że odzyskiwałeś te siły? Wiesz co, nie, leżałem po prostu, jakby nie miałem siły na nic, żeby odzyskiwać i może to nie była jeszcze jakaś tam depresja, bo nastrój mój był ok, jedynie ten stres, bo nie wiedziałem, co się dzieje, tak? Natomiast wiedziałem, że jeżeli będę odpoczywał, no to gdzieś ten organizm się zregeneruje i będę zdrowy, tak? A jeśli na przykład chodzi o odżywianie, do trening, to już na pewno nie wchodził w grę, jak do ubikacji nie mogę się dojść, no to tym bardziej trening to w ogóle. Ale na przykład jeśli chodzi o dietę, to jakoś starałeś się też dobrze jeść, wodę pić chociaż? Znaczy powiem wam, że szczerze mówiąc, jakby to było na drugim planie, bo już wtedy wydaje mi się miałem jakieś zaburzenia wydzielania greliny chyba, tak? Dobrze mówię, czy nie, greliny, tak? Czyli jakby już wtedy były te pierwsze objawy takiej depresji, czyli w momencie, często się mówi, że ludzie, którzy mają depresję, mają problemy z takim odczuwaniem podstawowych potrzeb. Jednym z nich może być właśnie jedzenie, w tym przypadku grelina. Gdzieś po prostu nie myślałem o jedzeniu, tak? Leżałem. Wydatek energetyczny był na tyle niski, że no nie potrzebowałem wiele. Więc no nie dbałem o tą dietę. Też powiem szczerze, jakby nie do końca pamiętam tego okresu, więc będę tak szczątkowo opowiadał, ponieważ to było dawno i też depresja w pewnym momencie uszkodziła moją pamięć dosyć znacznie, ale to też wrócę do tego w dalszej części opowiadania. Później była taka sytuacja właśnie z tym snem. I nie byłem człowiekiem, który jakby nie szukał pomocy, ponieważ od razu, jak miałem problemy z tym snem, to było takie, wiecie, nie mogłem zasnąć, nie spałem całą noc, albo zasypiałem, szybko się budziłem, ten sen był płytki, w ogóle byłem wykończony. Poszedłem do psychiatry wtedy, pierwszy raz. On zaczął podejrzewać właśnie depresję, dał mi leki antydepresyjne plus leki nasenne. No i te leki nasenne działały dosyć słabo. Antydepresanty też, w szczególności, że kiedy przyjmujesz leki, które ja wtedy brałem, aby jakiś był, wiecie, efekt tego, to trzeba czekać 2 tygodnie. Więc zawsze to jest 2 tygodnie czegoś próbowanie, później 2 tygodnie czegoś innego i po prostu obserwuje się, czy są jakieś, czy jakaś poprawia nastroju, czy ten sen jest bardziej uregulowany, czy to jedzenie, to wszystko, tak? No i wyszło tak w końcu, że
brałem te leki, no i jakby ten stan mu się nie poprawiał, było coraz gorzej. W końcu miałem też jeszcze napady takiego lęku, niepokoju, wiecie, zaburzenia lękowe. Zacząłem dostawać bardzo silne leki z grupy benzodiazepin, które się bałem bardzo brać, bo wiedziałem, że są mocno uzależniające. I brałem je tylko w takim, wiecie, emergency, jak już naprawdę nie wytrzymywałem z tym swoim nastawieniem. To, no, ciężko teraz tak by opowiedzieć to, ale no, czujecie taki lęk, jakbyście się naprawdę bali nawet wstać z sofy i gdziekolwiek wyjść, tak? Więc wtedy brałem ten lek, on działał bardzo szybko, jeśli chodzi o te antydepresanty 2 tygodnie, a takie benzodiazepiny działają praktycznie tuż po zażyciu, jakieś 10-15 minut, więc to jest naprawdę silny staw. Jakby też nie jestem ekspertem z dziedziny leków, ani w ogóle psychologii, ani właśnie tego elementu depresji, ale wiem, jak to mniej więcej oddziałuje, bardzo uspokaja, no ale też uzależni, tak, czyli ten nasz organizm nie tylko uzależnia się psychicznie, ale też fizycznie od tego leku i można popaść naprawdę w duże tarapaty. No tak dla przykładu, jeśli chodzi o te benzodiazepiny, to taki jeden z najbardziej popularnych to jest Xanax. I często na przykład leczy się Xanaxem ludzi uzależnionych od alkoholu. W Polsce nie przepisuje się tego tak często, natomiast w Stanach Zjednoczonych to nawet lekarz pierwszego kontaktu może to przepisać. To jest ciekawe tak naprawdę, bo ten lek jest mocno uzależniający i często osoby właśnie z alkoholizmu wpadają w uzależnienie od benzodiazepin. To tutaj widzicie, te leki też są mocne. Niektórzy to nawet po prostu biorą i stają się narkomanami. Ale odbijając od tego wszystkiego, wtedy już jakby nie dawało nic rady, więc decydowałem się na hospitalizację w Pruszkowie. Jeden z najstarszy szpital psychiatryczny w Polsce. Tam byłem prawie 3 tygodnie, ustawili mi leki, myślałem, że jest w miarę okej. Natomiast nie było okej, bo po wyjściu ze szpitala znowu zacząłem czuć się gorzej. No i wtedy tak naprawdę były jeszcze gorsze momenty, gdzie już miałem naprawdę najgorsze myśli. Nie dawałem sobie rady, chodziłem do lekarza, na terapię, aż w końcu udało się zamknąć mnie do Szpitala Sobieskiego. Jest to największy instytut, najlepszy instytut psychiatrii w Polsce. Ludzie z całej Polski przyjeżdżają tam na leczenie. No i tam tak naprawdę to było już byłem w najgorszym stanie, gdzie naprawdę przesiedziałem prawie 3 miesiące i po tym całym okresie, ja byłem naprawdę tam jak takim przykładem, takim przypadkiem beznadziejnym, tam lekarze naprawdę, psychiatrzy się zastanawiali, co z nim jest, były jakieś narady, słuchajcie, pamiętam takie sceny, że gdzieś tam był profesor Święcicki, wokół mnie 10-15 psychologów i po prostu zastanawiano się, co się dzieje ze mną nie tak, patrzono na moją całą dokumentację, aż w końcu zdecydowaliśmy się razem z lekarzem moim prowadzącym na zabieg elektrowstrząsów. I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ już po pierwszym poczułem się o wiele lepiej. Czułem się tak, jakby znowu był tym samym Mateuszem, co wcześniej. Natomiast też ja tego nie pamiętam, słuchajcie, bo to właśnie jest też ciekawe, że podczas depresji jest mocno nieefektywnie działa hipokamp, który też odpowiada za takie zapisywanie pamięci, którą mamy. Tam moja pamięć długotrwała, po prostu uległa zniszczeniu i dużo zapomniałem z tego okresu. To nie jest jakiś tam, jak to mówią, efekt tego, żeby uchronić psychikę od jakichś tym złych wspomnień. Po prostu mózg nie funkcjonuje tak, jak trzeba w depresji. Ja nie pamiętam z tego okresu dobrze, ale z tego, co tam słyszałem z opowiadań, to po pierwszym już tam właśnie elektrostrząs się zacząłem śpiewać i tańczyć na korytarzu, tak? I wtedy lekarze też no, już jakby mieli sytuację jasną, że leki na depresję mi nie działają, dlatego, bo ma chorobę afektywno-dwubiegunową, która też może się właśnie rozpocząć takim dosyć silnym atakiem klinicznej depresji. Tak? A jak wyglądają te elektrowstrząsy? Znaczy wszystko polega na tym, że wcześniej robi się dokładne badania, natomiast bada się głowę, bada się pojemność płuc, ponieważ robię to pod pełnym znieczuleniem. Efekt elektrowstrząsów to jest wysłanie dosyć silnego napięcia, mniej więcej to, co mamy w gniazdku, dokładnie na elektrody, które się znajdują na naszej czaszce.
Trwa to parę sekund, ma to wywołać taki efekt padaczkowy. Tak? Jak część z Was wie, to jest taka choroba jak padaczka, która wywołuje to, że te impulsy elektromagnetyczne w mózgu jakby same następują i często ludzie tracą, wiecie, świadomość, tracą poczucie przytomności, więc to było takie wywołanie tego efektu padaczkowego po to, żeby uaktywnić te neurony znowu do działania, znowu do tego, żeby po prostu ta serotonina, dopamina, nonadrenalina zaczęła funkcjonować, żeby te moje neurony zaczęły to odbierać, bo to właśnie te trzy neuroprzekaźniki nie funkcjonują w momencie, kiedy jest depresja. No i słuchajcie, no i do dziś jakby wyszedłem ze szpitala, jestem po terapii, która mi wiele pomogła. Higiena życia w tym momencie u mnie jest bardzo ważna, czyli tutaj dopięcie tej diety, treningów, medytacji, takiego, wiecie, polepszonej relacji z ludźmi. Cały czas gdzieś tam się leczę, bo przykładowo dzisiaj mam takie, albo właśnie powiedziałem, na czym polega dwubiegunówka. To jest stan, kiedy ludzie mają albo bardzo podwyższony nastrój, bardzo wysoką pewność siebie, działają bardzo efektywnie, praktycznie potrafią działać zadanie za zadaniem. Często też mało śpią, jest to 3-4 godziny, a nie czują senności. I jest ten drugi biegun, czyli taka depresja, to już nazywam bardziej spadek nastroju, bo depresją to ciężko to nazwać, nie jest to takie silne, jak było wtedy. Więc przykładowo dzisiaj, nie wiem, czy zauważyliście, ale mogę mieć lekkie takie zwichy, gdzieś tam mogę nie sklejać zdań tak, jak bym chciał. Ja mam tak zawsze, To, nie, znaczy, wiecie, ja zawsze jak to mówię o tej swojej chorobie, to ludzie mówią, słuchaj, ja też mam tak, nie? Że ja też mam górki, dołki, tak, ale u mnie jest naprawdę, słuchajcie, aż do... Mi chodzi o zawieszanie się, nie? Czy mówisz coś, nagle... Nie, no wiadomo, no to też zależy od dnia, od wyspania, jest wiele czynników, tak? Na przykład takie dni jak dzisiaj mam, gdzie mam spadek tego nastroju, to staram się jakby być dla siebie delikatny, nie zajmować... Dzisiaj na przykład trening dosyć, musiałem się bardziej skupić na nim, bo nie nosiło tak jak zazwyczaj. Staram się nie zajmować dużo ma sprawami, nie chcę dużo się angażować dzisiaj w dużo spraw, tak, żeby jednak ta głowa odpoczęła, bo depresja to nie jest tylko taki spadek nastroju, ten, tylko też te zdolności poznawcze mogą o wiele bardziej spaść. I tutaj też musiałem się nauczyć tego, że właśnie w niektóre dni mogę być mega efektywny, a niektóre dni jest po prostu spadek tego nastroju i muszę sobie wtedy odpocząć i powiedzieć, że no nadrobię za parę dni. No i nawet pomiędzy tymi dwoma biegunami sobie tutaj oscyluję. Oczywiście gdzieś ta medytacja, takie uspokojenie, takie, wiecie, rozmowa z ludźmi, którzy mi dobrze życzą, pomaga. I dzięki czemu jakby ta choroba jest o wiele lepiej znoszona, tak? Natomiast no jest to dosyć ciężka choroba psychiczna. Ponoć jakby tutaj dużo osób nie radzi sobie z tą chorobą, popada w jakieś alkoholizmy, nie bierze leków, które stabilizują nastrój. No i też kończy się często samobójstwem. Tak jak zresztą nieleczona depresja też. Mam jeszcze takie pytanie do ciebie. Mhm. Bo mówiłeś, że to się zaczęło przez COVID-a, tak? Znaczy domyślam się, że to jeszcze... Myślisz, że jeszcze coś innego miało wpływ, czy tylko to? Znaczy wiadomo, słuchaj, też są jakieś tam czynniki wychowawcze, tak? Ja mam tutaj jakieś takie problemy w rodzinie, które nie zostały do końca wyjaśnione. W trakcie w ogóle tej depresji też opuściła mnie moja narzeczona, więc też mogło na mnie wpłynąć, chociaż w tym momencie miałem taką totalną anhedonię, czyli taki brak emocji totalny. Człowiek jest tak wypruty, że po prostu mu wszystko jedno. Więc no, trochę tych czynników było. Też mi się wydaje, że moje jedzenie nie było wtedy do końca. Ja myślałem, że dobrze się odżywiam. Miałem jakieś pojęcie na temat odżywiania, ale nie byłem tak doinformowany, jak jestem teraz. I ta moja micha nie była taka czysta jak wtedy. Tak samo stres, bo powiem wam szczerze, że jak zaczynałem biznes trenera, to jednak to się wiązało z tym, że już kończyłem etat swój i gdzieś tam, wiadomo, dużo musiałem zrobić sam, dużo zbudować rzeczy, złapać kontakty. Wiecie, początki biznesu każdego wiążą się z tym, że jest dużo stresu.
I to wszystko się, słuchajcie, skumulowało. A to, że był to COVID, to wiem po tym, bo w trakcie tej leczenia dostałem zalecenie od lekarza psychiatry, żeby zrobić badania na antyciała, tak? I się okazało, że miałem w ogóle antyciała mocno wywalone w górę. I wtedy to też wydaje mi się, że mogła nastąpić taka burza cytokinowa. Też nie jestem ekspertem o tym, ale w skrócie można powiedzieć, że nasz organizm tak dużo produkuje antyciał wtedy, kiedy nasze ciało jest chore, że jesteśmy strasznie zmęczeni. I u mnie prawdopodobnie ten proces wtedy zachodził. I to też było obciążenie mega dla mojego organizmu i to wszystko się nagromadziło. Po prostu ten mózg przestał funkcjonować tak, jak należy. Dobra. Mam jeszcze pytania od widzów, które zebrałem na Instagramie, no ale jeszcze chciałbym tak, żebyś powiedział tak w skrócie, co to jest ta depresja? Słuchajcie, depresja to jest taki stan dłuższego przygnębienia, smutku, który się nie poprawia, tak? W naszym życiu wiadomo, są pewne sytuacje, które doprowadzają do tego, że ten nasze samopoczucie nie jest najlepsze, ale w momencie, kiedy jakby to się nie poprawia i jakby pikuje coraz bardziej w dół, no to wtedy możemy mówić o jakichś stanach przeddepresyjnych, jakiejś depresji łagodnej, średniej, albo tak jak ja miałem właśnie ostrej, silnej, klinicznej, która nie wiązała się tylko z jakimiś przyczynami psychicznymi albo jakimiś problemami w związku czy w rodzinie, tylko też była taka endogenna, czyli no mówiąc w skrócie, też wydaje mi się, że patrząc na moją rodzinę, to mamy po prostu tendencję genetyczną na depresję, tak? Więc u mnie po prostu się wszystko skumulowało i wtedy depresja powstała. Więc depresja to jest też, można powiedzieć, o tych trzech neuroprzekaźnikach, czyli serotoninie, dopaminie i noradrenalinie. Czyli one odpowiadają za ten nasz dobre samopoczucie, tak? I tutaj wtedy nasz organizm, te neuroprzekaźniki nie są czułe na to i przez to my też nie odczuwamy tej przyjemności, tylko cały czas się pogłębiamy w takim przygnębieniu. Często też na przykład rzeczy, które nam sprawiały wcześniej przyjemność, nie cieszą nas. U mnie to był na przykład trening podczas depresji. No, nie potrafiłem się skupić na treningu, nie dawało mi w ogóle satysfakcji, więc go nie robiłem. Tak? Były to jakieś tylko spacery i też się do tego zmuszałem, więc no po prostu nagle rzeczy, które sprawiały wam przyjemność, nie cieszą. Jest takie poczucie przygnębienia, takiej pustki, tego, że nie można wyjść z tego. No i tak naprawdę, jeżeli nie zajmiemy się tym zawczasu, no to jak mówię, nieleczona depresja kończy się samobójstwem. Niestety. A jakbyś miał wymienić takie główne przyczyny, to co byś wymienił? No pewno środowisko, rodzina, tak, to jakimi ludźmi się otaczamy, bo to też to, w jaki oni sposób do nas mówią, czy mieliśmy jakiś deficyt miłości za dzieciaka, czy co jeszcze nam można powiedzieć, czy byliśmy gnębieni w szkole, to dużo takich czynników może być, tak, ktoś może być z biedniejszej rodziny, albo wyglądać trochę inaczej i być prześladowany przez swoich rówieśników. Wydaje mi się też odżywianie tutaj, w szczególności, że mamy bardzo dużą ilość produktów przetworzonych na naszym rynku i one też wpływają negatywnie. W szczególności tutaj mało dbamy o te zdrowe tłuszcze, tak? Kwasy omega-3, tłuszcze nienasycone, a my jemy po prostu odwrotnie. Dużo kwasów omega-6, dużo tłuszczów nasyconych, tak, tych przetworzonych. Bo słuchajcie, mózg jest, składa się 70% z tłuszczu, tak? Gdzie kiedyś mówiono, że dieta nie, że jak najmniej tłuszczu, bo przytyjesz, tak? Bo 9 kalorii ma 1 gram, ojej, a węglowodany, białko tylko po 4, to jemy tylko białko i węglowodany. Nie, tłuszcze też są potrzebne, w szczególności tutaj, jeśli chodzi o gospodarkę hormonalną, w szczególności tutaj o działanie mózgu. Co z przyczyn depresji jeszcze może być? No tak jak mówiłem, może być endogenna, czyli możemy mieć predyspozycję. Nic może się jakiegoś skutecznego nie wydarzyć w naszym życiu, a ta depresja przychodzi. Tak jak tutaj właśnie w moim przypadku dużo badań mówi, że jednak choroba afektywna dwubiegunowa wiąże się z tym, że człowiek jest po prostu genetycznie obciążony i gdzieś tam może to przekazywać w dalszych swoich genach. Więc tutaj depresja może przyjść nawet po prostu tak sobie, tak? Jeżeli, w szczególności jeżeli ktoś mocno się podkręci, czyli na przykład tak jak ja rozwijałem swój biznes i nagle mi wszystko zaczęło wychodzić, słuchajcie, bo wiecie, COVID,
wszystkie siłownie zamknięte. Ja miałem własne studio tutaj w mieszkaniu, ja miałem klientów i nagle wiecie, to podniecenie, że to wszystko się układa, było super i w ogóle, a później wiadomo, dostałem szota, tak, jeśli chodzi o ten COVID, no i z tej górki, słuchajcie, spadek jest właśnie najbardziej boli, dlatego biorę leki stabilizujące, czyli jakby jeżeli się dobrze czuję, to nie przestaję brać leków, bo wiem, że to się może wiązać z tym, że po prostu odlecę za wysoko. Więc chyba to było tyle. Dobra, to przejdziemy sobie do pytań. Pierwsze pytanie. Czy jak ktoś ma myśli, często ma takie myśli, żeby ze sobą skończyć, czy to jest depresja? No definitywnie. To jest już, jakby można powiedzieć, to już jest wyższy stopień depresji, gdzie tu należy nie tylko porozmawiać z bliskimi o tym, ale pójść po prostu do specjalisty, który po wywiadzie, po rozmowie prawdopodobnie zaleci farmakoterapię, która ma wpływ na to, że właśnie wyrówna ten poziom serotoniny i często tak jest, że właśnie ludzie, to w szczególności jak ktoś jest depresyjny tak przez większość życia albo tak myśli, że, no, że tak musi być, to się ten stan pogłębia latami albo miesiącami, zależnie jak to szybko postępuje, bo to jest kwestia indywidualna. I wtedy te leki rzeczywiście mogą pomóc, tak? Tylko też trzeba być cierpliwym, poczekać 2 tygodnie. No i taki stan, jak tu mówisz, no to jakby no to wiadomo, koniecznie trzeba z kimś porozmawiać, ta osoba powinna być specjalistą. Tutaj nie ma problemów, zawsze w naszym kraju gdzieś znajdziesz, w szczególności w dużym mieście, psychologa, psychiatrę. Nie ma co się przejmować, jeśli chodzi o tajemnicę lekarską, to te osoby są zobowiązane, żeby te nasze dane o nas nie wyciekły, jeżeli ktoś się wstydzi depresji, czego wydaje mi się nie powinniśmy wstydzić, ponieważ no jak to mówię, to może być choroba, która jest niezależnie od nas, tak? Czyli jakby jesteśmy obciążeni biologicznie i to nie jest kwestia tego, że jesteśmy nienormalni, tylko właśnie takie mamy geny, tak? I tak to wygląda i trzeba to zaakceptować. I nie mówić sobie, że coś przejdzie, tak? Ja wiele takich miałem przypadków, gdzie ludziom po prostu powiedziałem, że słuchaj, idź lepiej się przebadać. Mimo tego, że na początku ludzie strasznie się odcinają, bo boją się tego, że ich oceniam, że coś jest z nimi nie tak, czy coś. Ja mówię, słuchaj, ja to przychodziłem przez to, pójdź się zbadaj, pójdź porozmawiaj z jakimś specjalistą. Bo ja po prostu już sam widziałem nawet po ich rozmowie, po tym jak oni mi opowiadali pewne rzeczy, że coś z nimi jest nie tak. No bo właśnie z perspektywy własnego doświadczenia wiem, jak to działało, jak to wyglądało. A czy można samemu sobie poradzić z taką depresją? Zależy, w jakim jesteśmy stadium, tak? Jeżeli tutaj ten przypadek, który ty wcześniej mówiłeś, czyli myśli samobójcze, to już jest definitywnie za późno, żeby sobie z tym poradzić. Tu już jest potrzebna pomoc farmakoterapii prawdopodobnie już wtedy, bo już ten stan jest tak niski, że wolimy zakończyć ten żywot, że no, depresja to jest taki stan, gdzie nasze ciało mówi, że słuchajcie, ja już nie chcę brać udziału w tej grze, ten awatar, którego stworzyliście, to nie jest to i tutaj nie ma szansy się odbić, po prostu wyjść z tego, wiecie, błędnego schematu, bo to się wszystko nakręca samo, tak? Jestem beznadziejny, nie robię nic, przez to, że nic nie robię, to jeszcze bardziej się podkręcam, że nic nie umiem i to takie, wiecie, błędne koło, którego samemu nie da się przerwać. Często mówię, że sport może wyciągnąć, ale tak jak mówię, jeżeli nawet uprawialiśmy sport przed depresją, to ona w czasie depresji może po prostu nie dawać nam takich efektów jak wcześniej, bo po prostu nie będziemy wytwarzać tych przekaźników, które się wytwarzają po wysiłku fizycznym. Jedynie co, to można działać prewencyjnie, nie? Czyli już wcześniej myśleć o tym, ćwiczyć, pilnować diety swojej. Oczywiście, no ogólnie ja tak. Też się zagłębiałem w temat depresji, coś tam czytałem też. No i właśnie no, aktywność i odżywianie, no to jest podstawa nawet. Nawet jeśli chodzi o inne choroby i inne tematy, no to wiadomo, to zawsze będzie podstawą, ale też wyczytałem coś takiego, że jest jakaś muzykoterapia, jakaś zapachoterapia, ale nie wiem, czy to jest bardziej szamaństwo, czy to działa. Ja mogę wam z perspektywy swojej powiedzieć, jakie ja techniki, metody stosuję, ponieważ ja mam jakąś taką rutynę dzienną, której się trzymam.
Jest to związane z tym, że wstaję o tej samej porze, kładę się o tej samej porze, więc tutaj stałe godziny zasypiania. Sen jest niezwykle ważny, jeśli chodzi o regenerację. I to naprawdę warto zadbać o to i gdzieś ten, na przykład ten telefon odkładam już po pewnej godzinie, żeby też się nie naświetlać tym światłem niebieskim. Spacery, tak, czyli taka aktywność umiarkowana. Nie każdy z nas jest predysponowany do wysiłku fizycznego, siłowego, tak. Niektórzy mają z nas mają jakieś kontuzje, tego typu rzeczy, więc tutaj też trzeba ograniczyć, ale spacer. Naprawdę, słuchajcie, to nie jest jakiś taka straszny... aktywność spontaniczna, taka, żeby po prostu się ruszać. Tak, bo ciało, kiedy się rusza, jest mniej spięte, no to lepiej się czujemy, tak? Ja mogę tylko od siebie tak dodać, że zauważyłem różnicę, kiedy zacząłem się rozciągać, bo ja jestem bardzo taką osobą pospinaną i jak zacząłem się rozciągać codziennie rano, wieczorem, taką, dodałem to do swojej rutyny, no to jogę po prostu sobie robię i mogę powiedzieć, że sam zauważyłem, że czuję się po prostu luźniej. No i ten stres, dzięki temu, że jestem luźniejszy, to też jakby ten stres trochę jest mniejszy, nie? W różnych sytuacjach. No, znaczy, tutaj to ja jest, też to nie ma, to nie ma jakiejś dużej różnicy, ale jakby jak robię to regularnie, to jest ta różnica, bo najważniejsze jest regularne, żeby zobaczyć efekty. Tak, no w szczególności, że to upór i konsekwencja, tak? I tak samo, jeżeli ktoś już trenuje ileś lat, no to widzi, że wiecie, nie chodzi o to, żeby trenować, słuchajcie, długo raz dziennie, tylko właśnie nawet po 20 minut, ale gdzieś tam co drugi, co trzeci albo codziennie. I też nie przesadzać za bardzo, bo w moim przypadku, powiem wam szczerze, gdzieś tam czuję, że przed depresją byłem zupełnie innym człowiekiem. Depresja bardzo dobrze na mnie wpłynęła pod kątem mojej relacji z innymi ludźmi, odgrzebałem bardzo wiele takich emocji, które były gdzieś tam mocno ukryte. Okazało się, że jestem bardzo, bardzo wrażliwym człowiekiem, gdzie wcześniej tak naprawdę, wiecie, wychowywano mnie i powiedziano, że no, faceci to nie mogą płakać, że nie można rozmawiać o swoich problemach, że każdy musi tak by przezwyciężyć sam to wszystko. Dzisiaj jest zupełnie inaczej i jakby powiem wam szczerze, że ta depresja zmieniła mnie dosyć pozytywnie. I to jest ciekawe, że jakby ja to traktuję jako dużą zmianę mojej osobowości, mojego charakteru. Też zacząłem być, jestem bardziej jakby optymistycznie, bardziej nastawiony do świata. I teraz też jakby zacząłem wierzyć w pewne rzeczy takie, wiecie, gdzie właśnie wiem, że ta mobilność ciała jest mega ważna, że relacje, że mówienie, słuchajcie, dobrych rzeczy ludziom, tak? Takie nawet, słuchajcie, pisanie komentarzy pozytywnych może wpłynąć na wasze postrzeganie świata. Więc naprawdę tego jest multum. Jakby ktoś chciał, to ja zapraszam do siebie na kanał, gdzie właśnie też takie rzeczy zahaczam, bo mnie też to interesuje. To podlinkujemy wszystko, w opisie będzie. No, więc u mnie to też jest kwestia takiej rutyny. Mam pewne rzeczy, mam medytację. I u mnie jest też uziemianie się, czyli chodzę sobie po podwórku na boso, gdzie słucham sobie ptaków, staram się odciąć od tego wszystkiego, bo my jesteśmy przebodźcowani, tak? Jeżeli odetniemy się od jakichś tam, wiecie, wiadomości, od telefonu, będziemy bardziej tu i teraz, to o wiele będzie ciężej, żeby ta depresja nas dopadła. Z czego powiem, że nawet nie, jest to prawie niemożliwe. Chyba że ktoś, tak jak mówię, biologicznie jest uwarunkowany do odczuwania takich stanów. To ja też mogę tak z doświadczenia swojego powiedzieć, jak mieszkałem w Warszawie i to praktycznie w samym centrum, to czułem to przebodźcowanie. Po prostu jeszcze pracowałem w zamkniętym pokoju, to było takie przytłaczające dla mnie, bo ja na przykład jestem ze wsi, to wiesz, zawsze natura, zieleń, jakaś rzeka i nagle przeprowadzasz się do miasta, do samego centrum, gdzie pod oknem ci jedzie co dwie minuty tramwaj albo autobus, czy tam na skuterkach sobie popylają, no i taki człowiek ze wsi zaczyna to odczuwać, nie? No dokładnie, powiem ci, ja też mieszkam w Warszawie, natomiast byłeś u mnie i widziałeś, że... Tak, ale ty mieszkasz na osiedlu takim zielonym, także tam jeszcze spoko. Osiedlu. Mamy tutaj koncepcję, takie miasto-ogród, więc tutaj u nas tak naprawdę, wiecie, jest cały czas, znaczy cały czas, no jest dużo zieleni, to są domki jednorodzinne. Jeziorko tam masz. No, jak ja kaczuszki. Muszę jechać... Kaczuszki są, ptaszki, wszystko śpiewa.
Jak ja, słuchajcie, muszę gdzieś pojechać do centrum i tam przebywam jakieś dłuższą chwilę, to naprawdę wracam mega zmęczony. No. To też się wiąże z tą moją wrażliwością, bo osoby wrażliwe to nie są tylko takie, które, wiecie, często płaczą albo, nie wiem, albo wzruszają się, tylko też jakby inne bodźce, które do mnie trafiają, czyli jakby odgłos, dużo jakiś tam, wiecie, jak się dużo dzieje wokół mnie albo energia innych ludzi wpływa na to, że jestem też przebodźcowany bardziej, więc u mnie takie spokojne podejście do życia, taki totalny slow life działa doskonale. Oczywiście to się nie wiąże z tym, że słuchajcie, sobie leżę na sofie i kwitnę, tylko pracuję swoim tempem, rozwijam się swoim tempem, nie raszuję tak jak kiedyś raszowałem, żeby od razu wszystko nakręcić, jak najwięcej pieniędzy, tylko jakby słucham swojego organizmu, słucham swojego samopoczucia i żyję zgodnie z sobą. I to jest chyba najlepszy przepis tak naprawdę też na takie szczęśliwe życie, czyli takie skupienie się na tym, co my przeżywamy, co czujemy. Wiecie, to jest ciężka sztuka tak naprawdę. Ja cały czas to odkrywam, cały czas pracuję nad sobą, żeby osiągnąć taki stan, wiecie, wiecznego szczęścia, czyli tu i teraz, bez żadnych obaw przed przyszłością, bez rozpamiętywania przyszłości. No, ale popłynąłem. No. Kolejne pytanie, może? Dawaj. Mój największy problem przy depresji, co zrobić, gdy przychodzi? Chyba trochę już częściowo odpowiedziałem na tak, to pytanie. Odpowiedziałeś na pytanie. Można tylko tak podsumować. Wydaje mi się, wizyta u specjalisty, rozmowa z kimś kompetentnym, też może zapytanie się kogoś z rodziny, czy wszystko jest ok, bo często jest tak, że nasz takie, wiecie, postrzeganie zaburzenia tego, co się z nami dzieje, może być zaburzone właśnie przez depresję. I dla nas może być tylko to, że ten okres jest chwilowy, a ktoś może z boku powiedzieć, że słuchaj, no ja rzeczywiście obserwowałem cię tak bokiem, tak? Ktoś z rodziny albo, nie wiem, ktoś w związku, ktokolwiek i powie, że ty coś z sobą jest rzeczywiście nie tak, tak? I ta opinia tej drugiej osoby może już nam dać jakieś tam pewne wskazówki, o czym mamy rozmawiać z lekarzem na spotkaniu właśnie takim, gdzie on będzie diagnozował nas, czy mamy depresję, czy nie. No i tak od siebie mogę powiedzieć, chociaż nie chcę się też za bardzo wypowiadać, bo nie mam o tym, nie doświadczyłem tego, no ale z tego, co tam wyczytałem, no to trzeba działać po prostu prewencyjnie i być aktywnym, pilnować tego, co jemy, nie otaczać się jakimiś negatywnymi ludźmi, przede wszystkim zwrócić uwagę na swoją pracę, bo pracy przebywamy praktycznie cały dzień i jak mamy toksycznych ludzi, pracę, której nienawidzimy, no to ten stres jest jakby cały czas długo podtrzymywany. No i to też może mieć taki wpływ, nie? Wracając do tego jeszcze, jak unikać, co robić, żeby nie mieć depresji, jest bardzo ważne też, żeby mieć kontakt z ludźmi. Nawet zrobiono takie, słuchajcie, badanie, bo jakby wszystkie jakby zwierzęta wokół też wyjawiają pewne takie stany jak my, podobne, aczkolwiek ciężko zobaczyć na przykład, nie wiem, małpę z depresją, ale były takie badania przeprowadzone, gdzie brano takie, wiecie, małe małpki, zabierano je od razu od matki dosłownie po urodzeniu i były takie dwie klatki. W jednej klatce była taka pluszowa małpeczka, taka, wiecie, kukła. No i ona miała też butelkę, ale w tej butelce nie było pokarmu. I była druga małpeczka, ale ona już była zrobiona, słuchajcie, z takich, wiecie, takich drutów, kolców. One nie były takie przyjemne, znaczy można było tam wejść, ale jakby nie było to przyjemne i tam był pokarm. I te małpki, te małe, słuchajcie, częściej wybierały tą futrzastą kukłę, nie? Dosyć brutalne, no. Tą futrzastą taką kukłę, a bez jedzenia. No. To pokazuje nam, że nasza potrzeba taka przybywania, wiecie, w społeczeństwie, wśród ludzi jest o wiele silniejsza nawet niż głód. I jeżeli to jest też pokazane, ja też tak czułem w tej depresji, że jakby chciałem się izolować, nie chciałem kontaktu z ludźmi, nie czułem sensu rozmowy z nimi, nie interesowało mnie ich w ogóle zupełnie inni ludzie, tak? I to też może być wpływ na to, że ktoś po prostu się odcina od społeczeństwa i może też wpaść przez tą depresję. No, dalej.
No idziemy czwarte pytanie. Czy sport ma wpływ na łagodzenie albo wyjście z depresji? Zależy, w jakim jesteśmy stadium, znowu powiem to, bo rzeczywiście sport ma bardzo fajne właściwości pod kątem takiego poprawiania nastroju. W momencie, kiedy ta depresja jest łagodna, w szczególności dla osób, które w ogóle nic się nie ruszały, nie uprawiały sportu, to wtedy, kiedy oni zaczną to początek tej aktywności fizycznej, to rzeczywiście ten aspekt może im pomóc i może ich wyleczyć, tak, z tej depresji. Natomiast tak jak ja miałem, gdzie słuchajcie, gdzieś tam swoje ukryte emocje, jakieś lęki, po prostu zajeżdżałem, robiąc silny trening, słuchajcie, nawet wiecie, nie pilnowałem planu, nie pilnowałem regeneracji, po prostu każdy trening mój musiał to być, wiecie, wycisk do końca. I to też, no widzicie, więc tutaj ten sport może zadziałać w dwie strony, tak? Bo też się mówi w przypadkach, gdzie sportowcy mają po prostu depresję, kiedy ich organizm jest normalnie wyciskany do końca, tak? Czyli ten trening jest tak ciężki, że nie są w stanie się zregenerować. A depresja to nie jest tylko choroba związana z mózgiem, tylko ogólnie z układem nerwowym, czyli z naszym całym ciałem. I to wiecie, to nie jest tylko, że samopoczucie złe, tylko całe ciało nie funkcjonuje tak, jak należy. Więc do depresji można dojść naprawdę w różny sposób i nie musi być to jakieś traumatyczne wydarzenie, tylko nawet tutaj pokazuje, że możemy w skrajność wejść, że bez aktywności fizycznej możemy mieć tą depresję, bo nasze ciało nie dostaje takiego, wiecie, nie ma tej takiej minimalnej części ruchu, którą powinno dostać, do takiego momentu, gdzie po prostu tak będziemy zajeżdżać te swoje ciało, nie będziemy myśleć o regeneracji. Gdzieś tam dużo osób, które ma jakieś złe wspomnienia albo przychodzi przez jakieś ciężkie chwile w życiu, to ucieka w ten sport i ten sport staje się takim, wiecie, na pierwszym planie dostawiacie. A w szczególności, kiedy ktoś, załóżmy, często jest tak, że ktoś ma kontuzję, jakiś wyczynowy sportowiec albo nawet osoba, która, tak jak mówię, popłynie za bardzo w to, i przez to, że nie dbała o te relacje, nie dbała o jakieś inne zainteresowania, to popada się wtedy w depresję, bo po prostu życie odebrało jej to najlepsze, co miało w tym swoim życiu, tak? Czyli aktywność. Wiadomo, sport jest super. Wydaje mi się, że każdy z nas powinien znaleźć coś, co lubi, uprawiać ten sport, choćby był to nawet ten spacer, o którym mówiłem, bo to też jest pewien rodzaj sport, bo jest to ruch, i po prostu to uprawiać. Ruszać, dać temu ciału ten ruch, bo to jest dla nas naturalne, my powinniśmy się ruszać. Jeżeli ktoś się nie rusza i siedzi tylko, słuchajcie, przed telewizorem, leży na kanapie z browarem, to jest kwestia czasu. Ta osoba już może być w depresji, ale wiecie, ona nie ma punktu odniesienia, bo nigdy nie trenowała, więc skąd ma wiedzieć, że jest w depresji, jeżeli w niej jest po prostu już całe swoje życie już tak. Ludzie tak płyną przez życie w takiej depresji, wiecie, takiej do przeżycia, tak, bo jakby nie zabierają sobie życia, ale w końcu życie zabiera od nich coś, no, chorują na jakieś choroby sercowo-naczyniowe i co to za życie, tak, więc no. Tutaj też taka wiadomość, żebyście słuchali, popatrzyli od podstawy, tak, zaczęli budować swoje życie, odżywianie, sport i to też na spokojnie, wszystko powoli, też się nie stresować, że coś nam nie wychodzi, nie wszystko na 100%. Ja też takie miałem poczucie perfekcjonizmu, czyli wiecie, muszę to zrobić jak najlepiej potrafię. Nie, jak nie zrobię tego tak super, jak ktoś tam zrobił w internecie, to nie ma co wstawiać. Nie, słuchajcie, każdy niech działa na swoje możliwości i tak jak mówię, najlepszy jest rozwój z samym sobą. I znowu popłynąłem w takim razie. Ale jak, słuchajcie, opowiadam o depresji, to gdzieś mnie też, zauważyliście, nakręca to, bo wydaje mi się, że dużo osób po depresji po prostu zupełnie inaczej patrzy na świat, tak? I jakby też dużo osób nagle wchodzi na takie, wiecie, tory działania, co jest niesamowite. Wielu sportowców, którzy mieli depresję, nagle osiągają jakieś tytuły mistrzowskie, opowiadają to, dzielą się tym. To jest z jednej strony niebezpieczna choroba, ale z drugiej potrafi otworzyć oczy. Dobra, super. Kolejne pytanie w sumie jest o dietę, no to już o diecie mówiliśmy, czy dieta ma wpływ na depresję, no to już mówiliśmy. No, jak będziecie, słuchajcie, jedli ciągle maka, KFC, na takie syfy, to
Rzeczywiście, no jakby to wasze ciało nie dostaje tych potrzebnych mikroskładników, bo my tyle mówimy o tych makro, słuchajcie, w dzisiejszych czasach, wiecie, ktoś dietę ma i musi być takie, takie, makro, takie, ale nie patrzymy, słuchajcie, na mikro zapotrzebowanie, a to jest naprawdę bardzo ważne, bo jeżeli nie dostarczamy tego, co powinniśmy z dietę, no to nasz organizm, wiecie, będziemy chodzić głodni, wkurzeni, tak, i to nasze samopoczucie będzie do bani. Puste kalorie, jak będziemy dostarczać, to słabo, nie? No bo można dostarczyć węglowodany, nie wiem, z pieczywa na przykład białego, które nie ma praktycznie w ogóle żadnych tam minerałów ani witamin i no wiesz, to też trzeba na mikroelementy też trzeba zwrócić uwagę, nie tylko makro, nie? No dokładnie, no jakby to jest nawet wydaje mi się bardziej kluczowe, tak? Bo jeżeli nasze komórki nie są, nie mają tego, co powinny mieć, bo niestety żyjemy w takich czasach, gdzie jest nas po prostu coraz więcej. I to jedzenie przetworzone, wiecie, jest po to, żebyśmy po prostu nie głodowali. I to jest trochę brutalne, co powiem, ale no niestety część ludzi, którzy są, wiecie, mają mniejsze dochody, są biedniejsi, no to niestety muszą jeść też gorsze jedzenie, które jest tańsze, no, które jest mocno przetworzone. No i niestety, no tak to wygląda, więc... Ta duża zmusiła nas do tego, żebyśmy po prostu produkowali więcej jedzenia, a żeby to jedzenie przechowywać, to musi być ono mocno przetworzone, tak? Bo jeszcze słuchajcie, o tym się nie mówi, ale jakieś niecałe 100 lat temu były też jeszcze jakieś, wiecie, epidemie głodu, tak? Na świecie. O tym się zapomina, bo teraz jak się robi, popatrzy na zdjęcia ludzi z plaży z lat 70. i porównuje się je ze zdjęciami ludzi z lat współczesnych czasów, no to można zobaczyć, wiecie, słuchajcie, było wiele mniej otyłych ludzi, tak? Teraz się mówi o tym body positive, ale to słuchajcie, no jakby otyłość jest też jednym z przyczyn, które mogą wywoływać depresję. Nie mówię tu o tym, że ktoś jest po prostu grupy ciężki i ciężko mu pewne rzeczy zrobić, ale też chodzi o samopoczucie i taka samoocena, gdzie no rzeczywiście, no te body positive może to pociągnąć, ale jeżeli będziemy tym tkwić, to na pewno w pewnym momencie to się odbije na nas ciężko. A jak myślisz, że kiedyś ludzie też mieli depresję? Tak, oczywiście, że tak, bo jakby depresja to nie jest tak, że to jest choroba jakby współczesnych czasów. Choćby tutaj ciekawym przypadkiem może być tam pewne badania wskazują na to, że taka osoba jak Abraham Lincoln, czyli 16. prezydent Stanów Zjednoczonych, cierpiał na depresję. Wtedy to jeszcze nazywano melancholię. Były też inne przypadki. Winston Churchill prawdopodobnie miał dwubiegunówkę. Maria Curie-Skłodowska, depresja, więc... Ciekawe jest to, że jakby świadomość chorób psychicznych byłaby tak wysoka, jak jest teraz, to te osoby mogłyby nie osiągnąć takiego sukcesu, bo już żyjemy w tym czasie, gdzie już powoli jakby ludzie się przekonują do tego, że jest taki problem jak choroba psychiczna i to nie jest związane z tym, że ktoś jest dziwakiem, nienormalny i w ogóle, tylko po prostu jego mózg nie funkcjonuje tak jak reszta, tak? I sam powiem wam szczerze, przed tym, jak miałem depresję, sam też tak myślałem, tak? I to wydarzenie, to wszystko, te osoby, które spotkałem, no to mi to normalnie, wiecie, 180 stopni przewróciło w ogóle światopogląd pod tym kątem. Może nie byłem jakąś osobą, która jakby, wiecie, atakowała osoby chore psychicznie, ale w ogóle nie rozumiałem tego. I teraz jakby, kiedy spojrzałem na to z kuchni, kiedy przybywałem z tymi ludźmi tak naprawdę ponad 4 miesiące w zamkniętym, wiecie, obiekcie, tak, jeszcze do tego jeszcze mieliśmy, słuchaj, COVID, tak, więc z COVID-em ja nie mogłem w ogóle spotykać się nawet z bliskimi, więc ja naprawdę byłem, słuchajcie, odcięty od reszty i przeżywałem, słuchajcie, święta wielkanocne, wiecie, w szpitalu psychiatrycznym, no to jest niesamowite po prostu, że jakby ja... Jakby dzięki temu całemu doświadczeniu ja naprawdę dzisiaj jestem wdzięczny za to, że mogę sobie pracować, funkcjonować, mogę się przejść na spacer. Wiecie, jestem szczęśliwy z takich małych rzeczy, które ludzie niestety nie dostrzegają, tak? Bo wszyscy gdzieś żyją w jakimś pędzie, wiecie, wszyscy coś czegoś chcą, dążymy do czegoś. Wiadomo, ambicja jest bardzo dobrą rzeczą, ale jeżeli będziemy się frustrować ciągle tym, czego nie mamy, a nie skupimy się na tym, co mamy, to też jest pewna droga do depresji, tak?
Więc no przykład, więc melancholia, wtedy to było nazywane, tak, nawet tam w starożytnej Grecji, gdzieś tam w wieku 300 mówiono o tym. Akurat jestem słaby z historii, więc nie będę przytaczał dat. Natomiast mówiono o takich osobach. Wtedy jeszcze te czasy były, no wiadomo, nie byliśmy rozwinięci, nie wiedzieliśmy o chorobach mózgu za bardzo. No i leki też powstały dosyć późno. Więc te osoby, które miały silnie kliniczną depresję, no w końcu umierały, tak? Zabijały się albo po prostu umierali z głodu, bo nie odczuwali głodu. I no, takie były historie. Gdzieś tam są zapiski takich osób. Albo w ogóle chorych psychicznie zamykano w jakimś świecie, słuchajcie, takim to były gorsze niż lochy, tak? Gdzie osoby ze schizofrenią i innymi takimi przypadłościami zostały zamykane, a dzisiaj się ich leczy, tak? Ale wciąż jakby gdzieś tam świadomość społeczna jest dopiero powoli przekształcana, tak? Nawet tutaj ostatnio była ciekawa sprawa, też nie powiem wam dokładnie, jak się nazywa, bo też się nie interesuje, ale ostatnio z paru dni wygrał mistrz UFC, który zaczął dziękować swoim przyjaciołom, swojej rodzinie i też przytoczył historię swojego kumpla, który w piątek o 4 rano odebrał sobie życie, tak? I wysłał taki, słuchajcie, sygnał w świat, takie słowa, że jeżeli facet któryś ma problemy i czujesz się, że chce ze sobą skończyć, to nie z kimś porozmawia, z kimkolwiek, tak? I wiecie, i takie słowa, takie osoby naprawdę mogą pomóc no, wielu ludziom, tak, z odbicia się od dna, bo wiecie, no, na dnie może każdy tak wylądować, ale jeżeli się odbijemy, to słuchajcie, jakby wasze życie może się totalnie zmienić, więc jeżeli ktoś z was ma jakikolwiek taki stan, gdzie czuje, że nie jest tak, tak jak tutaj te pierwsze pytanie jest bardzo niepokojące, że ktoś tak mówi, że myśli o skończeniu ze sobą, to zapraszam nawet do mnie, niech ta osoba ze mną porozmawia, ja zawsze jestem otwarty, pokieruję, pomogę, wesprę dobrym słowem. Mam bardzo dużo ludzi wokół siebie, którzy do mnie piszą i cały czas jesteśmy w kontakcie. Niektórzy z nich są w szpitalach, niektórzy leczą się stacjonarnie, więc naprawdę to jest to problem, który będzie się rozwijał, ponieważ też to, że przychodzimy na pracę zdalną, też może wpłynąć negatywnie na wielu ludzi, bo przestanie być ta potrzeba społeczna, czyli te bycie... No, właśnie. Dlatego na przykład ja myślę, że... Znaczy kiedyś była depresja, ale w dzisiejszych czasach jest więcej tego, bo po prostu przez pracę, nie? Kiedyś się pracowało fizycznie, to ciągle się miało kontakt z kimś, nie? No teraz tak, teraz w szczególności, że oddajemy tą pracę i mamy coraz bardziej zmechanizowane fabryki, które tworzą to wszystko, wiadomo, jeszcze pewne zawody są, ale ogólnie przyszłość pokazuje na to, że będziemy oddawać pracę fizyczną na cześć pracy, wiecie, takiej intelektualnej przed komputerem, bo jednak nie potrafimy otworzyć tej kreatywności, którą ma człowiek, więc no, idzie to w tym kierunku, że jednak będzie więcej przypadków depresji. Będzie to bardziej powszechna choroba i mam nadzieję też, że powstaną o wiele lepsze formy wsparcia takim ludziom. Przynosi, że w Polsce jest to dosyć zaniedbana część medycyny, część funduszu zdrowotnego, więc tutaj słuchajcie, ważne jest to, żeby rozmawiać z ludźmi, tak, na ten temat, uświadamiać ich, jaka to jest skala problemu, bo jeżeli będziemy my rozmawiać, pokażemy, że jest problem, to tak samo rządzący skupią się na tym bardziej, tak? Bo my nie mamy takiego wpływu jako jednostka, natomiast jako grupa, jako większa społeczność już możemy oddziaływać na to, co robią rządzący. Dobra, Mati, dobiliśmy do końca. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ten post komuś... Post. Mam nadzieję, że ten podcast komuś da jakąś wartość. Do życia. I jak macie jakieś pytania, widzowie, to zadajcie co do tego podcastu, to zadajcie je w komentarzu. Jak chcecie rozpocząć współpracę z Matim, no to będzie wszystko podlinkowane w opisie, także piszcie tam do niego, żeby miał co robić chłopak. Dokładnie, żeby mógł pomagać większej ilości ludziom jeszcze. Dokładnie. Także dzięki jeszcze raz. Miłego dzionka życzę. Pozdrawiam. Albatros i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdro. I zostawcie łapy w górę, subskrypcję.
bo oczywiście ten kanał działa dzięki wam i dzięki wam po prostu mam motywację, żeby działać. Jazda, tak. Mordeczki. Pozdro. Trzymaj się, pozdro.